27 listopada wspominamy świętego Franciszka Antoniego Fasani, prezbitera. Urodził się 6 sierpnia 1681 roku w Lucara we włoskiej Apulii. Był drugim z kolei synem Józefa i Izabeli, ubogich najemników rolnych. Na chrzcie nadano mu kilka imion – Donat, Antoni, Jan, Mikołaj. Ale w rodzinie nazywano go najczęściej Giovaniolo. Bardzo wcześnie jego życie związane zostało z zakonem franciszkanów konwentualnych. W wieku 6 lat został ministrantem w ich kościele i zaczął pobierać nauki w szkole przyklasztornej. W 1695 roku wstąpił do zakonu braci mniejszych konwentualnych i przyjął imię Franciszek Antoni. Po odbyciu nowicjatu 23 sierpnia 1696 roku złożył w Monte San Angeli profesję wieczystą i zaczął swoją posługę w prowincji zakonnej Świętego Anioła. Święcenia kapłańskie otrzymał dopiero 19 września 1705 roku w Asyżu. Pół roku później zdał egzamin sprawdzający jego dojrzałość teologiczną, dzięki czemu mógł rozpocząć studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Teologicznym w Kolegium Generalnym w Asyżu. Rok później kapituła generalna udzieliła mu dyspensy od dalszych 2 lat studiów, uznając, że prezentuje wystarczający poziom wiedzy, by podjąć naukę filozofii scholastycznej w Lucera. 27 czerwca 1709 roku otrzymał tytuł magistra teologii. W latach od 1709 do 1712 był przełożonym pustelni świętego Rocha w Albetona. Na następne 3 lata wyznaczono go jako gwardiana klasztoru w Lucera. Od 1716 roku został gwardianem klasztoru i regensem studiów Trioja. W 1718 roku wrócił na 2 lata do Lucera. W latach 1720 do 1723 objął rodzimą prowincję Świętego Anioła, jednocześnie wykładając teologię scholastyczną. Przez niemal 20 kolejnych lat był na przemian mistrzem nowicjatu i gwardianem konwentu w Lucera. Niemal całe życie kapłańskie wiódł zatem w rodzinnym mieście. Franciszek Antoni był gorliwym i wybitnym kaznodzieją. W całej północnej Apulii nie było miasta ani wsi, gdzie nie mówiłby kazań choćby 1 raz. W Lucera przemawiał w każdą niedzielę i święto, a w Wielkim Poście wyruszał w teren z posługą słowa. Odprawiał m.in. nowenny w formie nabożeństw przed głównymi świętami maryjnymi, Bożym Narodzeniem i Zielonymi Świętami. Przy okazji szczególnie ważnych uroczystości przemawiał także na placu miejskim. Jego kazania były gruntownie przygotowane, przemyślane, a jednocześnie proste, zwięzłe i uduchowione. Odznaczał się postawą zasługującą na naśladowanie. Otaczał opieką ubogich, więźniów, zwłaszcza tych skazanych na śmierć, którym starał się zawsze przyjść z pomocą. Był poszukiwanym spowiednikiem i przewodnikiem duchowym kapłanów, osób zakonnych i świeckich. W konfesjonale spędzał wiele godzin, odznaczał się cierpliwością i łagodnością, a pouczenia jego były krótkie i rzeczowe. Dzięki głębokiej religijności rodziców miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. W domu rodzinnym każdego wieczoru odmawiano wspólnie na klęcząco różaniec i litanię loretańską. Po wstąpieniu do zakonu ta pobożność rozwijała się w nim wraz z pogłębieniem życia wewnętrznego i znajomością teologii i tradycji franciszkańskiej. Codziennie po nieszporach przez 30 minut modlił się przed ołtarzem Niepokalanej. Wracał tam też o północy, tuż przed udaniem się na spoczynek. Wigilię świąt Matki Bożej i w soboty praktykował surowe posty. Jak wielka była jego miłość do Maryi i chęć naśladowania jej, widać w słowach, którymi kończył modlitwy odmawiane prywatnie i wspólnie z ludem. Wierzę w Boga, który jest nieskończoną prawdą. Wierzę tak, jak wierzyła Najświętsza Dziewica. Ufam Bogu nieskończonego miłosierdzia, że dostąpię życia wiecznego i ufam tą nadzieją, którą miała Najświętsza Dziewica. Kocham Boga, który jest nieskończonym pięknem i dobrem. I kocham tą miłością, z jaką go kochała Maryja Dziewica. Kocham moich bliźnich, także i nieprzyjaciół, upraszając dla nich od Boga wszelkie dobra, tak jak to czyniła Maryja Dziewica. Żałuję za me grzechy, będące obrazą nieskończonego majestatu Bożego, z takim żalem,
z jakim bolała nad grzechami świata Najświętsza Dziewica. Przyjmuje wszelkie cierpienia, zdając się całkowicie na wolę Bożą, jak to czyniła Najświętsza Dziewica. Poświęcam wszystkie moje myśli, pragnienia, zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, słowa, czyny i całe życie na ustawiczną ofiarę Bogu, tak jak to czyniła Najświętsza Dziewica. Często głosił kazania o Matce Bożej, a swoim słuchaczom mówił: kochajmy Maryję, uciekajmy się do niej w pokusach, cierpieniach, oschłości ducha, w każdej potrzebie duszy i ciała. Kto jest prawdziwym czcicielem Maryi, nie zazna potępienia. Ona jest bowiem kluczem do nieba. W niej winniśmy złożyć wszelkie nasze nadzieje, ponieważ przez jej stawiennictwo wszystko możemy otrzymać od Boga. Najbardziej starał się szerzyć kult Maryi Niepokalanie Poczętej. Sprowadził do kościoła klasztornego w Lucera jej figurę o dużej wartości artystycznej, która znajduje się tam do dziś. Komponował pieśni maryjne, a jedna z nich, wielbiąca Niepokalane Poczęcie, jest jeszcze teraz śpiewana w Lucera podczas nabożeństw maryjnych. Odszedł z tego świata, trzymając obrazek Niepokalanej, odmawiając kantyk Magnificat i antyfonę Tota pulchra est Maria 29 listopada 1742 roku. Pochowano go w miejscowym kościele franciszkańskim. Papież Pius XII beatyfikował go 15 kwietnia 1951 roku, a kanonizował papież święty Jan Paweł II 13 kwietnia 1986 roku. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek Antoni stał się znakomitym wzorem serafickiej doskonałości i gorliwym apostołem w głoszeniu Ewangelii. Spraw przez jego zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nieustannie płonąc ku Tobie miłością i owocnie działając, osiągnęli wieczną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.